To są takie dwie serie zdjęć, które razem tworzą czasami, chociaż mogą osobno też, takie pracę, która się nazywała Rejs na Księżyc i która pierwszy raz była pokazana w 40. rocznicę lądowania na Księżycy w Galerii Asymetria, już tam na Nowogrodzkiej. I znaczy, historia jest też znowu znana już jakby, bo często opowiadałem, że w momencie, kiedy parę lat temu już tak zacząłem bardziej intensywnie grzebać w swoich archiwach, bo to też było związane trochę z negatywach archiwach, chcę dużo powiedzieć, związane z tą planowaną wystawą w zamku, sobie przypomniałem, że kiedyś robiłem zdjęcia do naboru, na naborze, podczas naboru do filmu Rejs, czyli podczas castingu, tak? I których dwie, trzy zrobiłem odbitki, a reszta po prostu te negatywy były. Znalazłem te negatywy i też tak po kilka ich tam zawsze kopiowałem. I w pewnym momencie nawet już chciałem to opuścić, dlatego że była seria zdjęć, znaczy było wiele zdjęć takiego chłopaka z gitarą, tak jak Dylan taką miał, czy tam ci z tamtych czasów harmonikę ustną zamocowaną na tej gitarze, słomkowy kapelusz. Taki malowniczy był, więc pewnie dlatego go fotografowałem. No i, a to, ale mówię, z obowiązku zrobię i to, bo nie aż tam była jakaś gazeta weszła w jedną trzecią kadru. I po zrobieniu odbitki okazało się, że to jest to życie Warszawy, że Apollo 11 wraca na Ziemię. I wtedy skojarzyłem, że właśnie chyba 2 dni wcześniej fotografowałem z telewizora lądowanie na Księżycu na żywo, znowu podobnie jak tę wojnę w Z Kosowie. tym, że różnica czasu? No różnica czasu była, znaczy również w sensie, ale no, w porównaniu do Księżyca, to co nas obchodzi, to była noc czy dzień. To było w nocy. U nas była noc. I tam wtedy te zdjęcia z Księżyca są ciągle te negatywy, tam są opisane co minuty i takim opisem, że Armstrong coś tam robi, czy tam jakiś łapią, czy tam skaczą po Księżycu, bo ze zdjęć to za nic nie można by się pewnie zorientować, bo one, tak jak mówię, wyglądają jak marne USG, bo nie wiadomo, można je powiesić czasami do góry nogami i też wszystko jedno. Ale w każdym razie to połączyliśmy, znaczy połączyłem te dwie serie, plus jeszcze ta strona tej gazety, tam takie ksero wielkie zrobiliśmy, gdzie też jakieś tam ciekawe są artykuliki o opinii uczonych radzieckich i coś tam jeszcze. I jakieś też wydarzenia aktualne, polityczne, że jakiś tam samolot Amerykanom zastrzelili, czy na odwrót, nie. W każdym razie, no to jest jakby, znaczy jest fajne zauważenie tego, że wiele takich wydarzeń my nie kojarzymy, że to było w tym samym czasie. Dopiero trzeba to opisać, że ten opis jest bardzo ważny. Albo może to dostrzec dopiero czasem po rejestracji, dopiero No po widzisz, że rejestracji tak, tak, właśnie musi. I już. ważna jest rzeczywiście, jak ważna jest rola kronikarza w każdym wypadku i w każdym znaczeniu kronikarza, powiedziałbym. I ja jakiś czas temu nawet czytałem taką książkę o roku 68, który był taki jakby bardziej wyraźny. To nagle, jak się okazuje, tyle różnych tych wydarzeń było, które ja nie kojarzę, że one były razem.